Witam. W dzisiejszym filmie porównamy siły zbrojne Indonezji i Japonii z dnia 28 stycznia 2023 roku. Pomysł na ten film został zaproponowany przez widzów, których serdecznie pozdrawiam. Japońscy urzędnicy odpowiedzialni za obronę rozważają plan rozbudowy dziesiątek magazynów amunicji i broni na odległych południowo-zachodnich wyspach w ramach przygotowań do potencjalnego kryzysu na Tajwanie. Ministerstwo Obrony szacuje, że siły lądowe będą potrzebowały w ciągu następnej dekady około 90 dodatkowych składów amunicji, podczas gdy siły morskie około 40. W ramach rozbudowy sektora obronnego Japonia planuje wydać około 5 bilionów jenów, prawie 167 miliardów złotych, na zakup amunicji i pocisków kierowanych w ciągu następnych 5 lat. Dodam jeszcze, że niektóre samoloty bojowe pokrywają się z samolotami szkoleniowymi. Chciałbym Cię również zachęcić do zasubskrybowania tego kanału, jak i zostawienia komentarza z pomysłem na następny film oraz łapki w górę lub w bok po obejrzeniu. Zapraszam do oglądania.
Jeśli podobają Ci się moje filmy, to zachęcam do skorzystania z opcji wspierania. A jeżeli nie możesz sobie na to pozwolić, to zostaw łapkę lub suba, jeśli jesteś nowy na kanale. Siemanko.